Czy można zbudować 10-tonowy sejf o powierzchni 50 metrów kwadratowych w 15 sekund? Można, ale tylko w telewizji, choć w rzeczywistości zajmuje to tylko 2 dni. W dzisiejszym odcinku udajemy się do miejsca, które niektórzy z Was już znają. Główna siedziba sejfy.pl na Sokołowskiej w Wypędach, ale w jego wnętrzu zagnieździł się kolejny byt. Nowa firma broniowa Progans, która oprócz pukawek oferuje Panic Roomy. Co to takiego? Zapraszamy. Andrzej Leszczyński, GunTV.pl, witam w kolejnym odcinku, a dzisiaj znajdujemy się w fantastycznym miejscu, które już 2 lata temu udało nam się sfilmować jeszcze na etapie powstawania. A jest z nami, znany Wam już z naszego kanału, Jacek Kałwa, prezes sejfy.pl. Witam Cię. Witam. Powiedz, gdzie się znajdujemy, jaka jest w ogóle historia Progansa, bo to jest nowy byt na polskim rynku, jeśli chodzi o dostęp do broni. Znajdujemy się tak naprawdę w dużym sejfie, 50-metrowym, 50 metrów kwadratowych sejfu w klasie pierwszej, czyli 3-4 klasy wyżej niż S1. Sejf ten waży 10 ton i my mówimy na niego skarbiec Progans. Skąd się w ogóle wziął pomysł na Progansa? Pomysł na broń się wzięło z tego, że handlujemy sejfami już 10 lat i tak naprawdę to pomysł nam przynieśli klienci, bo codziennie sprzedając szafy na broń, codziennie słuchaliśmy o tym, co ktoś idzie kupić, dlaczego, gdzie i tak dalej. I tak naprawdę klienci nas zarazili tym pomysłem. No i stworzyliśmy taki projekt Progans, który nie jest takim zwykłym sklepem z bronią z ulicy i tak dalej, tylko bardziej zrobiliśmy miejsce, gdzie możemy teraz bardziej się zaopiekować naszymi klientami sejfowymi. Czyli krótko mówiąc, przychodzą do nas ludzie po sejf, a wychodzą ze szkoleniem, z bronią i wszystko w jednym czasie im zwozimy na chatę. Kompleksowa usługa, jednym słowem. Tutaj wiem, że nie wiem, czy ten plan został już zrealizowany. Na tyłach chyba nawet będzie mini strzelnica, ma być. Jeszcze nie, ale jeszcze nie mamy zrealizowanego tego pomysłu. Natomiast chcemy takie miejsce mieć, gdzie moglibyśmy oddać sobie 1, 2, 3 strzały. Nie na zasadzie komercyjnej strzelnicy. Spróbować broni, którą się kupuje. Otóż tak to, dokładnie. Taki tor testowy. Taka trochę prywatna, niekomercyjna, mała strzelnica, gdzie można sobie pyknąć. Co w ofercie Progansa w tej chwili można znaleźć? Zaczynamy robić takie szkolenia, pierwsze takie dla świeżaków, gdzie jak ktoś nie ma w ogóle do czynienia z bronią, nigdy nie miał, to może do nas przyjść i możemy go wyszkolić, przeszkolić do patentu i przez tą drogę przeprowadzić uzyskania pozwolenia na broń. A jeśli chodzi o to, co można kupić w Progansie, to co tutaj mamy? W zasadzie to mamy sprzęty różnej maści, różnych producentów europejskich i spoza Europy. I generalnie nie skupiamy się na jednej, na dwóch, na trzech, tylko chcemy mieć takie smaczki, takie trochę białe kruki. Generalnie kupujemy to, co nas, że tak powiem, interesuje, nam się podoba, no i próbujemy to dalej sprzedać. Czyli podobnie jak w ofercie sejfów tak naprawdę, macie wiele marek, wielu różnych producentów, czy to zamki, czy to trochę, same sejfy. Tak, trochę tak chcieliśmy zrobić taką sklep taki jak sejfy.pl, ale z innym asortymentem, z bronią palną. Ale z tego, co widzę tutaj na ścianach, to mamy zabezpieczony temat broń krótka, karabiny i strzelby. Strzelby, karabiny, pistolety. Jak z dostępnością, powiedz, broni, bo ostatnie miesiące to właściwie w sklepach z bronią i w sklepach myśliwskich wyprzedaż całego sprzętu, wszystko poszło na wschód, ale widzę, że towaru masz trochę. Tak, tak, my trochę nazbieraliśmy towaru, no zbieramy cały czas, montujemy na ścianę i u nas towar jest, i amunicja, i broń. Krótka, długa, strzelby, póki co mamy towar i na zamówienie też możemy coś sprowadzić z zagranicy dla klienta. To jeszcze ważna rzecz na koniec, jedna z ważniejszych, bo pomieszczenie, które tutaj powstało, ten właśnie sejf,
Zbudowane jest, jak widzicie na filmie, z elementów modułowych i jednym z elementów oferty Progansa są tak zwane safe house'y. Opowiedz o tym. Tak, to są tak zwane panic roomy, pomieszczenia bezpieczne, z tego względu, że tak uznaliśmy, że czasy są dosyć niepewne teraz. Ludzie sporo pracują, gdzieś są poza domem, no i tak można mieć broń swoją, można być wytrenowanym super zawodowcem, umieć się posługiwać bronią, no ale co zrobimy, jak zabezpieczamy swoją rodzinę, jak nas nie ma w domu po prostu. To nasze umiejętności i to, że mamy tą broń, to nie jest wtedy istotne. I wtedy się pojawia takie pomieszczenie bezpieczne w domu, gdzie na wypadek włamania jakiegoś zdarzenia rodzina, żona z dziećmi może bezpiecznie się zamknąć w pomieszczeniu, spokojnie zadzwonić na służby do męża i jak gdyby obronić się przed takim atakiem. Czyli to jest taka kompleksowa usługa, gdzie rozumiem, że w takim safe house jest jakieś, nie wiem, łącze telefoniczne, coś takiego? Tak, możemy tam zrobić kamery, gdzie widzimy dookoła domu, co się dzieje, możemy łącze telefoniczne, internet, lodówkę, kanapę, co tylko sobie ktoś życzy. A taki modułowy safe house to powstaje w jaki sposób? Bo tutaj jesteśmy tak naprawdę na zapleczu sklepu safe.pl, gdzie w hali magazynowej powstał osobno ten budynek, to pomieszczenie. Czyli takie coś, to wiemy, że można stworzyć. Czy robi się bardziej coś takiego? Czy na przykład jeszcze dodatkowo dla bezpieczeństwa jakieś gotowe pomieszczenie, na przykład piwniczne, wykłada się takimi płytami, czy też wystarczą tylko drzwi? Jak to wygląda? Od samego początku wygląda to tak, że klient mówi, gdzie chciałby mieć skarbiec. Na przykład jedno pomieszczenie sobie w domu wynajduje i mówi, tu chcę mieć skarbiec. Wówczas przyjeżdża ekipa z safe.pl z urządzeniem, które skanuje to pomieszczenie. Jak zeskanuje to pomieszczenie, to w PDF-ie robi nam się taki projekt skarbca co do milimetra dopasowany do tego pomieszczenia. Produkcja tego urządzenia trwa około 2 do 3 miesięcy, a sam montaż 2-3 dni już na miejscu. Skręcamy to z gotowych paneli. Każdy panel jest w pierwszej klasie, drzwi są w pierwszej klasie i całe pomieszczenie, ten strong room jest później certyfikowany. To wszystko trwa 2-3 dni od momentu wyprodukowania. Czy to jest duży koszt? Wiesz co cenimy bardziej? Życie czy bezpieczeństwo? Mówiąc, pieniądze czy bezpieczeństwo? Nie wiem, tak jak przyjeżdżają ludzie czasem to do nas do sklepu różnymi autami, no to czasem alufelgi do tych samochodów jest droższe niż tak naprawdę strong room, tak? Strong room zaczynamy od 60 tysięcy w górę. Natomiast no, czy to jest warte? Bezpieczeństwo swojej rodziny, no te 60 tysięcy można też wziąć na raty czy coś. Ale ja uważam, że to nie jest dużo. Jeśli chcemy zabezpieczyć największe skarby, jakie mamy w życiu, tak? Rodzinę, dzieci, to cena już nie jest taka wygórowana. Dzięki Ci, Jacku, za tą rozmowę. Dzięki za rozświetlenie nieco, jak taki właśnie safe house Panic Room wygląda. Na koniec może jakieś zaproszenie dla naszych widzów. Słuchajcie, jeżeli chcecie zobaczyć największy, najcięższy safe w Polsce i nawet wejść do niego i zobaczyć parę fajnych sztuk takiego bezpieczeństwa, no to zapraszamy, oprowadzimy Was, pokażemy, jak to wygląda. Będzie można sobie tutaj z nami popatrzeć na to wszystko. Dzięki, Jacku, serdecznie, że mogliśmy wpaść do Ciebie. Was zapraszam tutaj właśnie na Wypędy, na ulicę Sokołowską, gdzie jest zarówno sklep safe.pl, jak i Progans i to bardzo ciekawe pomieszczenie, które będziecie, tak jak Jacek powiedział, mogli zobaczyć. Na pewno jakieś dobre rabaty na hasło GAN TV także się dla Was znajdą, a ja dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Andrzej Leszczyński i do zobaczenia następnym razem.